Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku. Nie spodziewaliście się mnie tutaj tak szybko, co? Myśleliście, że co, kolejny filmik za jakiś miesiąc? Widzicie? Drugą niespodziewaną rzeczą pewnie jest tytuł tego filmu, ponieważ wracamy z serią rysowania waszych ocen. Ostatni odcinek z tej serii był chyba 2 lata temu. Wait a minute! Mogę się mylić. Pamiętam, że zrobiłam 24 godziny rysowania waszych OC. Tę drogą banger film. Polecam sobie go obejrzeć. Link będzie w opisie. I wtedy się wypaliłam i już więcej OC nie rysowałam. Schowałam w ogóle kompletnie ten kanał, gdzie można było wysyłać OC. I sobie on tak siedział przez 2 lata albo 1,5 roku. Ale ostatnio mnie natchnęło, ponieważ Gobi zaczęła serię, gdzie rysuje OC swoich widzów. I powiem wam, że trochę zatęskniłam za tym. I stwierdziłam, let's go! I uaktywniłam ten stary 2-letni kanał na naszym serwerze Discord, link w opisie. I powiedziałam wam, macie 24 godziny, żeby wysłać swoją ockę. Potem ten kanał znowu idzie do zamknięcia. I wow, wiedziałam, że tęskniście za tą serią, ale nie wiedziałam, że aż tak. Trochę tych ockek się nazbierało. Jak zwykle was nie doceniłam. Więc zrobimy to w takim samym stylu jak Gobi. Tak jak mówiłam, zapraszam na kanał Gobi, link w opisie. Ona ma serię, gdzie ona te wszystkie ocki, które jej wyślecie, wrzuca do takiego koła i te koło się kręci. Ona rysuje, którą OC akurat narysuje. I minęły już 2 odcinki i ja w tym kole też jestem. I ja się tam dalej kręcę. A nawet wam zaspoileruję, że od 3 nadal się nie wylosowałam. I ja myślę, że to nie powinno tak być. Wiem, że jest to sprawiedliwe, ale mi się to nie podoba. Ale czekajcie w sumie. Mam plan. Jaki sprytny. Wait a minute, czekajcie. Muszę się zamienić. Dobra. Hejka, Gobuś! Zauważyłam pewien błąd w twoim filmie z rysowaniem OC. Poprawiłam lekko twoje koło fortuny. Jak coś? Wyślij linka. Nie ma za co. Bye, bye. Załatwione. Właśnie ulepszyłam kolejny odcinek rysowania OC u Gobi. Więc tak, wracając, to koło. Mamy koło i ja wzięłam wasze OC i ja je do tego koła pum, strzeliłam. I one będą się też kręcić tam. I dzisiaj wylosujemy 3 OC, które ja narysuję w moim stylu i je pokoloruję. Więc nie dość, że dostaniecie artę ode mnie, to jeszcze będzie on kolorowy. That's crazy. Dobra, bez zbędnego pitolenia przechodźmy do kręcenia kołem. Uwaga, koło jest kręcone. To będzie pierwszym wygranym. What the hell? What lucky bastard! Ten ziom dopiero co wygrał konkurs. Chciałabym mieć takie samo szczęście jak ty, Urek. I tak, wylosowałam Urka z jego jeanem, który wygląda jak Michael Jackson. Bardzo ładna postać, bardzo piękny mężczyzna. Już się trochę narysowałam tych postaci od Urka i przyszła kolejna. Dobra, bez marudzenia. Przechodzimy do speed painta. W tle wam się tam gotuje mój rysunek dla Urka. I tak, jego postać to jest Jin albo Yin, nie wiem jak to się czyta. Pokazywałam go już wam, wygląda w ten sposób. Dostałam do niego 3 rewki, tego 2 wyglądają tak samo, tylko zmieniał mu się tam outficior. I jak zawsze prosiłam was o krótki opis waszej OC, więc przeczytam wam teraz lore Jina. Jin od dłuższego czasu jest członkiem tajemniczej sekty, która głosi nadejście nieuniknionego końca świata i nadchodzącego sądu ostatecznego. Wow. Wyznawcy tej sekty są przekonani, że potwory, które pojawiły się na świecie, zostały zesłane przez Boga. Z tego powodu sekta nie tylko odmawia współpracy z państwowymi służbami, które starają się zwalczać te stworzenia, ale aktywnie utrudnia im działania. Ich przekonaniu usunięcie potworów byłoby sprzeczne z boskim planem, który należy wypełnić. Sam Jin nie jest jednak w pełni przekonany do nauk sekty. Jego przynależność do niej nie wynika z głębokiej wiary, lecz raczej z umowy, jaką zawarł z liderem grupy. W młodości Jin przeszedł dramatyczną operację przeszczepu serca. Jego nowe serce pochodziło od tajemniczej istoty zwanej jako Mroczny Anioł. Od tego momentu Jin zaczął przekształcać się w różne kształty, tworząc m.in. ostrza, a nawet ochronną zbroję. Jin jest osobą chłodną i zdystansowaną. Brak mu empatii, a ludzkie życie, zarówno jego ochrona, jak i odbieranie, nie mają dla niego większego znaczenia. Kieruje się własnymi zasadami i interesem. Jego brutalne działania sprawiły, że stał się on jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców kraju. Choć większość ludzi widzi w nim zagrożenie, Jin zdaje się nie przejmować opinią innych. Dla niego liczy się tylko cel, który obrał, oraz droga, którą zamierza podążać. Ale jaki cel obrał? Nie możesz po prostu dać taki opis i zostawić nas bez odpowiedzi. Ja jestem ciekawa, jaki cel ma Jin, czemu jest złą osobą
i co to są za typki tam w tle? Urek, czemu nas tak zostawiłeś? Znaczy, ja rozumiem, żeby ten film nie trwał milion lat, ale... Bracie, musisz napisać kontynuację i wytłumacz się najlepiej w komentarzu, jaką drogą zamierza podążać Jean, bo nie będę spała w nocy. I tak, Jeana narysowałam, no powiem wam, no nie było to zbyt kreatywne, ale nie mogłam się oprzeć. Plus zgłaszając taką postać do mnie, no mogło się tego spodziewać. I tak, narysowałam Jeanę w takiej trochę JoJo pozie, ale... takiej stonowanej, jak sobie tutaj trzyma i odsłania koszulę, czy co on tam ma. W ogóle zapomniałam namalować tego znaczka na tej koszuli, ale załóżmy, że mu się tam zmył. Bardzo mi się podoba design tego Jeana, bo od razu widać, że to jest jakiś zły typek. Nie rozumiem trochę, dlaczego ma tutaj obroże. To mnie zastanawia. Dlaczego typ chodzi w obroży? Czy to taki jego modowy wybór? Czy jest na tym jakieś lore? Czy... po prostu go chciałeś narysować. No, w każdym razie dodałam mu tą tutaj obrożę. Dohappy-bearowałam go. Wygląda on dosyć podobnie jak na tej jego rewce. Kolorowałam go, co muszę od razu zaznaczyć dla nowych osób, nie jest moją mocną stroną. Ja nie koloruję swoich prac. Większość moich prac jest czarno-biała. Ewentualnie ma na sobie czarne rastry, więc to nie jest moja mocna strona. My się z kolorami nie lubimy. Próbowałam tam, żeby on się trochę tak... mienił, świecił, trochę tam odbłyskował. W ogóle zaspoileruję wam, że wszystkie postacie, jakie dzisiaj narysuję, to mienią się trochę jak taki Edward z Twilight, ale to zobaczycie. I tak wygląda skończony Jean. Mam nadzieję, że podoba ci się urek. Mi się bardzo podoba, jak zrobiłam tą dłoń i tą klatę. Musicie przyznać? Pico bello. Dziękuję za udział, urek. Wypadasz z koła. Losujemy kolejną osobę. Dobra, urek, wypadł. Uwaga, Juliet? Nie, to jest, co to jest takie czarne? Ha? Ej, to jest jakaś gotka, let's go! Ej, mam na nią dobry pomysł. Wylosowała mi się Osko od Rixi. Wygląda ona w ten sposób, dostałam do niej dwie rewki. I Rixi jest nową osobą na naszym serwerze, wow! Ale szczęście, aż niektórzy w tym kole to się już kręcą 2 lata. Ocea od Rixi nazywa się Plama i ma 17 lat. Jest to kobieta. Jej lore, jak przeczytała, to powiem wam, no... zaśmiałam się, ale to zaraz usłyszycie dlaczego, ponieważ ono jest strasznie takie wow, wow. Słuchajcie tego. Plama to założycielka klubu detektywistycznego w jej szkole. W ogóle klub detektywistyczny w szkole. Crazy. Prowadzi śledztwo w sprawie śmierci jej najlepszej przyjaciółki Anny. Ona prowadzi śledztwo w sprawie śmierci swojej przyjaciółki. Ma 12 kotów i pół. Crazy. Okazuje się, że to Plama jest winna zabójstwa jej przyjaciółki, a prowadzenie klubu detektywistycznego miało na celu sprowadzić innych członków tego klubu na zły trop. Plama nie zabiła tylko Anny, zabiła też swoich rodziców, którzy nie okazywali jej miłości. I ostatnie zdanie to, no, zaśmiałam się, nie? Do tego momentu nie miałaś, ale ostatnie zdanie mnie rozłożyło. Wszystkie ciała jej ofiar chowała w piwnicy szkolnej. Z wszystkich miejsc na ziemi. Ja wiem, że to nie jest śmieszne, ale jest. Akurat w piwnicy szkolnej. That's crazy. Ogólnie uwielbiam design Plamy. Ona jest taka prosta, ale slay. Podoba mi się, że ma grzybkę poniżej oczu, więc zasłania jej. I jeżeli chodzi o to, jak ją rysowałam, to nie zrobiłam jej białej skóry. Bo nie miałabym pojęcia, jak to podcieniować, więc sorry, trochę jej się opaliło. Nabrała trochę koloru. Ale ogólnie rysowało mi się ją chyba najlepiej z wszystkich artów tutaj. Jakby, no, urek to tam. Facetów zawsze przyjemnie mi się rysuje. Ale Plama, to sobie miałam takie flowy rysując ją. Ponieważ ona po prostu slejuje. I tak wygląda gotowy rysunek Plamy. W moim wykonaniu mam nadzieję, że Rixi podoba ci się. Siedzi ona sobie gdzieś tam i chilluje bombkę. No, wszystkie te rysunki w tym filmiku nie są zbyt kreatywne. Muszę wam przyznać, to jak chcecie kreatywność, to idźcie sobie do Gobi, a nie do mnie. Gobi ma bardziej taki kreatywny styl. Ja lubię, żeby postacie były takie dramatyczne i slajowały. Więc z tym to do mnie, a reszta do Gobi. Anyway, przechodzimy do kolejnej oceny. Losujemy ostatnią postać na dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie to jakaś kobieta, bo jakoś tak narysowałabym sobie jakąś. Dobra, uwaga, kręcimy.
furas. To są uszka, czy to są włosy? Dobra, cofam moje oszczerstwa, to nie jest furas, to jest jakiś chłopak po prostu. To są jego włosy. OC jest od Noela i wygląda w ten sposób. Dostałam do niego 3 rewki. I słuchajcie tego pisu, bo to też będzie rollercoaster. OC nazywa się Rodref. W nawiasie Ikari Akakitsune, japoński odpowiednik. Ma 15 lat i 1,56 m. Prawie tyle samo co ja. Tutaj mamy rodziców i pozwólcie, że nie będę tego czytać, bo nie masz sobie połamie język, ale jakby kogoś interesowało, to tutaj są rodzice. Ire jest OC do anime Inazuma Eleven. Nie mam najmniejszego pojęcia, co to jest, ale let's go. Uczęszcza on do Akademii Królewskiej. Grał w drużynie na pozycji obrońcy, jednak z czasem zaczął sprzeciwiać się rządom Raya Darka w nawiasie. Ówczesnego trenera. Kiedy tylko Raj zdał sobie z tego sprawę, to spowodował wypadek, przez który Ire doznał poważnej kontuzji kolana i stawu skokowego lewej nogi, co skutecznie przekreśliło jego karierę piłkarską. Co za skurczybyk z tego Darka. Poddał się długiej rehabilitacji, przez co stracił prawie cały rok szkolny. Nie mógł zapomnieć o piłce nożnej, więc postanowił zostać menadżerem. Czasem kontuzja się odzywa, przez co kuleje. Dodatkowe informacje. Jest zakochany w Josephie Kingu, lubi jak ktoś bawi się z jego włosami, potrafi zachować zimną krew, znowu spokojny przy bliskich, czasem zachowuje się jak lisek pragnący głaskania. Kocha się przytulać, jednak nie przyznaje się do tego, słabość do uroczych i słodkich rzeczy, lubi różowy i zielony, nie lubi pikantnego jedzenia i kawy, jest niezłym kucharzem. I szczerze mówiąc, nie miałam najmniejszego pojęcia, co zrobić z tą otcę. Jakby to jest postać, której nigdy w życiu bym nie wymyśliła ja. Ale uwielbiam, uwielbiam jego oczka. Jego oczka są takie szpiczaste i te rzęsy. Slay. I muszę ci przyznać, Noel, że no, starałam się. Nie powiedziałabym, że wyszło to idealnie, but I tried my best. Narysowałam tego Ire, tam Rodrewa, jak stoi sobie na jakimś tam boisku, stadionie, whatever. Nie mam pojęcia, o czym jest Inazuma Eleven, ale strzelam, że o piłce nożnej po tym opisie. I on sobie trzyma piłkę, tle są te światła ze stadionu i się uśmiecha. Nie wiem, załóżmy, że nie wiem, patrzy z góry na jednego ze swoich zawodników, jak ten robi pompki, czy nie wiem, rozgrzewa się i trzymała mu piłkę. Tak możecie sobie wyobrazić tę scenę. Ciężko mi było go narysować, bo jest taki bardzo stylizowany. Jego usta to jest taki... Jego nos to jest nos typu Amelia, czyli kropeczka, więc było ciężko. I mam wrażenie, że zrobiłam go trochę zbyt napakowanego. Ale jak gra w koszykówkę, to może się napakował, chociaż on ma 15 lat, to ja nie wiem. Anyway, mam nadzieję, że i tak ci się podoba. Ubrałam go w ten taki sweterek, co on tam miał na jednej z tych refek, ale możliwe, że nie pasuje to, że jest na stadionie w sweterku, ale let's go. I tak wygląda gotowa praca na Noel. On mi chyba zajął najdłużej z wszystkich i najbardziej to się męczyłam z jego tym swetrem właśnie. Ja nie wiem, co ja odwaliłam z tym swetrem. Za bardzo go pofałdowałam, przez co potem musiałam się z nim trochę bawić cieniowaniem, ale no, let's go. I tak wyglądają 3 prace z dzisiejszego odcinka. Możecie napisać, która wam się najbardziej podoba. Osobiście najbardziej podoba mi się ta dziewczyna z czarnymi włosami. I to na dzisiaj taki krótki filmik. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie 100 łapek w górę, będzie kolejny filmik z tej serii. Zapraszam na nasz Discord, link w opisie. Zapraszam na kanał Gobi, link w opisie. I zapraszam na obejrzenie sobie tego filmiku, gdzie rysuję wasze oce przez 24 godziny. Też link jest w opisie. I to na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, czy tęskniście daną serią. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.